Dobra, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls Żniwiarz Dusz, gdzie znawiamy naszą rozgrywkę i będziemy pomagać Zortunowi Kunowi. Kulowi? Kunowi? Kulowi chyba. Odzyskaniu części ciała. Ponieważ on potrafi znaleźć ten cały kamień dusz, który wynalazł. Okej, zobaczmy, co miałem. Oddam ci czarny kamień dusz, ale w zamian musisz zespolić moje ciało. Za życia byłeś zdrajcą. Skąd mam wiedzieć, że po wskrzeszeniu nie będziesz stanowił jeszcze większego zagrożenia? Nie możesz mieć pewności. Musisz sobie zadać pytanie, ile jesteś w stanie zaryzykować, aby ocalić ten plugawy świat? Wszystko. Niech będzie. Najpierw musisz odzyskać moją krew spod ziemi, gdzie została ukryta. Znajdziesz ją pod bezludnymi piaskami, do których prowadzą te akwedukty. Pójdę z tobą. Powinniśmy wziąć z sobą głowę kula. Może powie nam coś przydatnego. Włożę ją do twojej sakwy. Jezus. To szaleństwo! Wiesz przecież, że nas zdradzi! Nie ma go, nie ma w głowie ten. Boże. Nie mam w ekwipunku głowy, więc super. Okej. No może poza tym i tak trochę bym powiększył te. Właśnie tu jest najgorzej z tymi efektami. No tak trochę za mocno i wszystko się psuje. Okej. Może będzie git. Może nie. No nic, lecimy. Oaza Dalgula. Interesująca z ciebie osóbka, co? Ciekawe, czy twoi znajomi wiedzą, kim naprawdę jesteś. Co tam mamroczysz? O, wszystko się wyjaśni w swoim czasie. Jeszcze go ten efekt znikania, ten śmiech, który jest. O nie, tutaj mamy tego gościa. Okej. Dobra. Tylko to poznajmy. Unik. Niebezpieczeństwa. Dobrze, że unik zrobiłem. O, legenda od razu. Z twórczości Solana, kadżystańskiego poety. Miłość moja się wznosi, jak wierzba nad brzegiem rzeki. Niechaj zatem ją zrosi oddanie moje na wieki. Otulę jej giętki pień, jak bluszczu giętkie pnącza. Wespnę w gałęzi cień, aby owoce jej strącać. Gdy to wszystko się skończy, chcę więcej czasu na zwiedzanie Wielkiej Biblioteki Kaldeum. Przypominasz swojego wujka bardziej, niż ci się wydaje. Może, ale muszą mieć jakieś księgi o czarnym kamieniu dusz i o Azmodanie. Coś, co pomoże mi zrozumieć jego teorię. Dobra, to był dość ciekawy list miłosny. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. O, co chwilę nawet się dowiaduję. Jakieś znajdźki czy coś. No i niestety starożytne akwedukty mogą być gdzieś posłane. Mianowicie, zobaczcie, nie mamy odkrytej oazy. Czyli po prostu wylosowało nam od nowa lokalizację. Władca Belial żąda twojej krwi! Niech sobie żąda mojej krwi. Ej, chętnie nie oddam. Potrzebuję leczenia. Potrzebuję pomocy! Jezu, co chwilę dostaję w pierdzie. Okej. No w sumie dobrze nam wylosowało bardzo szybko. Podróż. Mogę otworzyć przed tobą te wrota. To otwieraj. Starożytny akweduk. Okej. I teraz musimy odblokować drogę tutaj. Cesarz Hakan? Nie czas na wymianę uprzejmości. Chyba odkryłem tożsamość Beliala. Jestem bardzo blisko. Lecz musisz wiedzieć jedno.
Żeby znaleźć krew Kula, należy przedostać się przez akwedukty. Przejście pod wodospadem otwierają dwie dźwignie. To wcale nie jest podejrzane. To wcale nie jest podejrzane. Nie podoba mi się to miejsce. Coś tu było przed nami. Najpewniej demony. To Belial. Dopóki on żyje, Eldeum będzie oblegane. To on rozkazuje tym wszystkim demonom? Wujek Deckard wysnuł kiedyś teorię, że władcy demonów pozostawiają po sobie mniejsze demony. Tak jak my pozostawiamy ślady stóp. Wierzysz w to? Tak. Im dłużej studiuję jego księgi, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że nie doceniałam jego wiedzy. Był wielkim człowiekiem. Ach. Mam nadzieję, że Hedrick umie oczyszczać płytowe buty ze rdzy. Hedrick może ci pomoże, o jemu zapłacisz. Ja ci pieniędzy nie dam, bo jestem biedną kobietą. No tak. Żarty na poziomie nie ma co. Idę o legendy? No, szmaciarz. wątpię, żebym znalazł legendę. Potężniejszych od moich. Zdradza cię strach! Zdychać! Pięknie. Brakuje mi poszukiwania zagubionych artefaktów z Wujkiem Deckardem. Choć wiązało się to z pewnym ryzykiem. Nie wiem, ile razy musiał... Te trupy strasznie cierpią. Musimy przetrząsnąć wszystko, jeśli chcemy oczyścić akwedukty. Muszę mieć więcej nienawiści. O kurde. O nie. Kozirów. Muszę się uleczyć. Kozirów. Zasłużona śmierć. Przy okazji chyba trochę przeszkodziłem rozmowie Lei. A okej. Bywa. O, Gobi. O, bardzo blisko Goblin. Już po nim. Zero legendy. Ale jakieś niewielkie surowce, więc fajnie. A... Zostałam zraniona. Znowu nadziałem się na chmurę gazu. Okej. Dychać. O, niedaleko jest przejście, czyli dobrze idziemy. Nie przeżyjesz tego! No, na pewno tego nie przeżyje. A, powiadomienie o niby nowej wiadomości, ale... Kłamstwo. O, mamy tu już przejście, miło. Korzystajmy z przejść. Dobra. To pierwsza dźwignia. Pierwsza dźwignia zamknięta, została jeszcze jedna. Łatwo tu o szybką śmierć. Musimy uważać. No, gram na Udence 15, a ty masz wyrąbane, bo masz legalnego Gold Moda, więc no. God Mode. Pieprzony. Co są tam? Pieprzony goblin gdzieś musi być. No i jest. Dobra. Potrzebuję leczenia. Okay. Potrzebuję leczenia. Aj, co sobie w chmurę wchodziłem. O, tym razem niezbyt. Te gobliny mało mi dają. Jakieś pieprzone robaki. Filozof Kadus powiedział kiedyś, jeśli chcesz poznać prawdę o mieście, wystarczy, że na nie spojrzysz. To by znaczyło, że Kaldeum opanowały demony i zgnilizna. Tak, a wyrosło na tajemnicach. No, bywa. Ach, to diablo. Może sobie znowu przejdę, a inną postacią, chyba na komandę w końcu zrobię.
ale zastanawiam się głęboko, ponieważ upgrade kompa się zbliża. Będzie jazda. Dobra, nazwamy krwawe gniazdo. Prawda, może to wygląda jak stwór, ale to jest stwór, który wypluwa pomniejsze jakieś pseudonietoperze. Ta, zatrzymać dla naszego władcy. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. O kurde, oni teleportacją. Beria, naprawdę chce cię dopaść. No, stara się, ile może. Ale coś mu ciągle nie wychodzi. Ciekawe czemu. Zwłoki żelaznego wilka. O, mamy tutaj kolejną sterownię. To przejście powinno prowadzić na bezludne piaski. No, na pewno. Tajne drzwi ukryte za wodospadem. Bardzo pomysłowe. A ty co byś wymyślił? Zobaczysz, kiedy dotrzemy do moich archiwów. Hej! Jest tam kto? Żywy? A, i tutaj byśmy napotkali pierwszy raz naszego rzemieślnika od diamentów, znaczy klejnotów, czyli tego Shena. Zostałam zraniony! Ja tam jeszcze? A może to potwory? Powiedz tak, jeśli żyjesz. Albo klasznij chociaż. Gadająca beczka. Dziękuję, że mnie wypuściłaś. Zaczynało mi się tam przykrzyć. Szukam pewnego magicznego tygla, który, jak głosi legenda, został ukryty w tych akweduktach. Byłby cennym dodatkiem do moich narzędzi jubilerskich. Pomóż mi go znaleźć, a będę twoim dłużnikiem. Okej, okay, mamy... Gdzie moje maniery? Zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Chytry Shen. Chytry? To twoje prawdziwe imię? Ależ oczywiście. Noszę je odkąd pamiętam. A zapewne jeszcze dłużej. I mamy trzech kolejnych towarzyszy. Super. Jeden tu jest w sakwie mojej. Kolejny jakiś stary dziad. I jedna kobieta, która strzela z łuku. Lubisz klejnoty? Ja pojmuję, dlaczego mój młody towarzysz zdzielił mnie w głowę i zostawił w tym miejscu. Bez kompetentnego przewodnika jest tu bardzo niebezpiecznie. Naraziłeś się na niebezpieczeństwo, przychodząc tutaj. Jak w ogóle udało ci się przeżyć? Jestem zbyt piękny, żeby mnie zabić. Te teksty, ten humor. Anyway, tak, mamy dużo towarzyszy. O, kwas. Chyba nic już... się nie rusza. Albo się rusza na górze. Cóż za fascynujące miejsce. Popatrz, jaka wspaniała architektura. Na całym świecie nie ma niczego podobnego. Z wyjątkiem tego czegoś. Już to gdzieś widziałem. No taki trochę ten chytryszą to taki śmieszek. Dycha. Muszę mieć więcej nienawiści. O, upadli. Już po was. Zastanawiam się, gdzie poszedł mój młody przewodnik. Nazywał się bodajże Gavin. Tak, właśnie tak. Bardzo miły młody człowiek. Musi gdzieś tu być. A może zabłądził? My nie zabłądziliśmy? No, dość dziwne pytanie zadajesz. Poza tym twój, ten młody, miły przewodnik zdzielił cię w łeb i gdzieś poszedł sobie. Także więc nie wiem, czy to był miły typek. Okej. Zamknięcie w beczce było w sumie ciekawym przeżyciem. Miałem dużo czasu na rozmyślania.
chociaż było troszkę niewygodnie. No, na pewno wygody nie było. Tygiel! Jest mój! Ostrożnie, Gawinie! Może być przeklęty! Ore ty! Tygiel powinien być bezpieczny. Podnieś go. Tygiel. Biedny młodzieniec. Nigdy bym go tu nie ciągnął, gdybym wiedział, że Tygiel jest przeklęty. Odwiedź mnie w Kaldeum, a pokażę ci, jak za pomocą Tygla łączyć klejnoty. Bo widzisz, sam od dawna szukam pewnego klejnotu. Nie spieszy mi się, ale może jeśli pójdę z tobą, znajdę go tak, jak znalazłem Tygiel. Czy mogę wyruszyć z tobą w podróż i tworzyć dla ciebie wspaniałe klejnoty? Przydadzą mi się twoje umiejętności. Wyjście jest trochę dalej. Umieram z głodu. Myślisz, że znajdziemy tutaj coś dobrego do jedzenia? Tutaj, w akweduktach? Żarty sobie stroisz? Nie bądź śmieszna. Jeśli chodzi o jedzenie, to nigdy nie żartuję. Nie, klejnoty to głównie wsadzamy tutaj. I w broń jak chcemy. Żeby na przykład było większe obrażenia. Każdy klejnot ma jakieś plusy i minusy. Znaczy tutaj macie pokazane, przykładowo rubin. I tutaj mamy, że do broni daje plus 160 punktów obrażeń. Hełm plus 33% doświadczenia. 3,3% na poziomie 70, czyli niewiele. Inne, czyli plus 62 do siły. To jest tylko taki przykładzik. Są różne rodzaje... Było mnie tu od lat, zawsze myślę o Kaldeum jako domu. Dlatego, że tutaj dorastałaś? Chodzi o coś więcej. To tutaj spotkałam wujka Dekarda. Brakuje mi go. Jeśli chodzi tutaj o te klejnoty, co ja tutaj mam włożone w przedmioty, to są chyba tam mistrzowskie, czy tam arcymistrzowskie klejnoty. I to jest po prostu zbieranina, tak? Że zbieramy na przykład trzy takie rubiny i zamieniamy w jakiś tam lepszy rubin, tak? Każda zmiana owocuje tym, że mamy większe plusy. Tutaj tak macie podstawowy rubin i zobaczcie, ile daje siły. A zobaczcie, ile dodaje tutaj zręczności ten arcymistrzowski bodajże. Jak widzicie, to są spore bonusy. Możecie się trochę dziwić, że to jak plus 280, ale to ma dobre współczynniki. Zobaczcie, ile mamy zręczności. I tutaj mamy informację, tak. Zwiększa o 10323% wszystkie obrażenia zadawane przez łowców demonów i mnichów. Zwiększa pancerz o 10323. I przez to też mamy tutaj właśnie te obrażenia nasze. Zadawane przez ciebie obrażenia na sekundę. Zadajmy 1 000 000 obrażeń na sekundę. Ruszaj dalej. Ja wracam do miasta. Muszę nauczyć się zaklęcia do odnowienia ciała Kula. Spotkamy się, gdy dotrzesz do archiwum. No, oczywiście. To. Ty i ja jesteśmy tacy sami, ale pozostali. Upadły anioł, wiedźma. Wykorzystują cię do własnych celów. Jesteś marionetką, choć twoje dziedzictwo pozwoliłoby ci osiągnąć boskość. To nie mogłoby skończyć się dobrze. Ci, którzy pożądają mocy, często są przez nią niszczeni. Nie ma powodu do złośliwości. Już wkrótce znowu będę przemierzał ten świat. Wtedy pokażę ci, co potrafi Nefalem. Okej. Okay. Jaki Nefalem? O co chodzi? Niedługo się dowiemy. Co to za Nefalem? Co to oznacza? Jak być Nefalemem? Moje archiwa znajdują się pod tą pustynią. Być może nawet pod naszymi nogami. Horadrimowie nie byli w stanie ich zniszczyć. Mogli jedynie je zamknąć. Ale ja posiadam klucze. Jakim cudem posiadasz klucze do nich? Masz tylko głowę. Okej, musimy uważać na ten kwas. Ja nie lubię tych przeciwników. Zostawiam to sobie muszę kwas mieć więcej nienawiści.
Okej. Tu, tu, tu. Zginąć. Umierać. Zemsta! O nie, Eita. Dobrze, że szybko wrócił ten. Zemsta. O, kalwasze jakieś. Ciekawe. Nie takich co bym podmienił. Wątkę. Zemsta jest słodka. Jasne. Ej, więcej doświadczenia, jak miło. Oh, fuck, są wyścigi. Trochę mojej krwi jest w tej jaskini. Czuję ją. Muszę mieć więcej nienawiści. Mieszkanie w piasku. Jesteśmy na dobrej drodze. W tym tempie rychło zdobędziemy kamień dusz. Tak, tak. Dzięki za podpowiedź. Kapitanie banału. O, goblin. O, ucieka, dobrze. Muszę mieć więcej nienawiści. Dobra, nie żyje. U, na bogato był. Głaski gwadzista. Tu, 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 tu. O, robak. Szalony czerw bodajże. Czy tam skalny czerw, jeśli pamiętam nas. Chcesz więcej? O nie, Eita. To pają. Ufa. Nienawidzę tego. Z 61 zabitych. O, oh, wow. Nieźle, popo. Pieprzony kwas. Ech, te pułapki są najgorsze. Muszę tutaj mieć więcej nienawiści. No, skalny czerw to był. Okej. Okay. Dobra. Jakoś nam to idzie. Uhu. Tracę siły. Gińcie. O nie, znowu aktywowaliśmy ten. Poczuj mój gniew. Rozeznanie. Cholera. Czyli dostaliśmy bardzo sporo wrażenia. Dobra, dwie skrzynie. To mi się nie podoba. No ale 259 tysięcy. Ładnie. No jakieś naprawy się tu przyda. Tu, tu, tu. To tylko przedsmak. No na pewno. No gdzie mam iść? Tutaj nie ma jakiegoś przejścia? Nie. Tu musimy iść pewnie. Także mnie słyszamy. O, zasnuty kryształ. Przyda się. I zawodny pieśń eksterminacji. Come on. Co jest? Gdzie mam iść? Tu jeszcze jest jakoś ta noga. Pustynia zieje złem i nienawiścią. Aż dziw bierze, że ludzie są w stanie żyć wśród tych jałowych wydm. Ludzie zrobią wszystko, żeby przetrwać. Tu, tu, tu. Chcesz więcej? No, oczywiście, że chcą więcej. O, legenda. Płaszcz jakiś. Tu, 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 tu. Nieco pieprzony kwas. Dobra, gincie. Zemsta! Coś tam było. Ciekawe co. Szybko się rozpadło tam. O. Pieczara zdajcy. Jakie to próby czekają nas teraz? Nie wiem. Na pewno mordowanie wszystkiego.
Co to było? To. Cicho. Ja mam. Prawda zawsze zwycięża. O, ma jakiś zawyłbień. O, tutaj możecie zauważyć, mamy akizowy ametyst, a tutaj mamy cesarski ametyst. Jak widzicie, tutaj jest zmiana, na przykład w broni chyba, ta. 7,5 tysiąca punktów życia przy trafieniu, a tutaj za 2750. Czyli bardzo mało. No tak, wszędzie nagranie toperzy, które chcą wypić naszą krew. Jakieś kąsacze. Kąsacze do ataku. Czeka cię śmierć! Masowa eksterminacja jaskiń. Tracę siły! Ale się wrąbałem? Dobra, pokonani. Ojczysta pożoga. No na pewno. No tak, nagły atak znikąd. Spływający pająk. Zdradza cię strach! No, podnosimy. No, mamy ten, błogosławieństwo ochrony, bardzo dobrze. Zmniejszone obrażenia, ale co z tego? To nie zostanę wpierdziel. Aby to zrobić, muszę mieć więcej. O, nie mamy sługę. O, fucking hell. Gdzie się Seita? Zemsta jest słodka. Widzę po laserze. Potrzebuję pomocy! Fucking hell, jak ja nie widzę tego. Udało się nam! Dobra, uważa się na laser? Okej. Dobra, mściwa masakra. Bardzo fajnie. Może znowu dostaniemy awans. Słabne. Ale mnie przywitał. I znowu rozeznanie się włączyło. Fuck! Muszę mieć więcej nienawiści. Dobra. Mamy krew, wzrocona kula. Jedną z dwóch. Odziennik kula. Czarny kamień dusz będzie moim największym dziełem. Dziedzictwem. Darem dla ludzkości. Dojdzie do wojen pomiędzy mieszkańcami niebios i piekieł. Moc uwięziona w kamieniu na zawsze wyzwoli ludzi spod władzy demonów i aniołów. Okej, to dość ciekawe. Tak, na bezludnej piaski chcemy. No i jeszcze mam 2 minuty na odcinek, ha. Podmiot, że znalazł teraz tą jaskinię. Fucking hell. O! Robaczek mnie zabił. Kieprzony robaczek. Fucking hell, dobra. No nic się nie poradzi na to, no. Bywa. Takie moje szczęście. Najgorsze to te pociski, które one wypuszczają, długo lecą. O. Słabne. Tak. Czuję w pobliżu moją krew. Ukryli jej trochę za tym portalem. Dobra, tylko mam tutaj mały problem, kur. Mianowicie przeciwników. Dobra, wejdziemy tutaj do krypty skrytobójcy. Ciężko uwierzyć, że choradrimowie przybyli w takie miejsce. Tu. Muszę mieć więcej nienawiści. Tu. Dobra, pozbieramy trochę nienawiści. Okej. No. Zdychać. Zemsta! Nie jest słodka. Dobra. Zdychać.
Zdychać. O nie, Elita. To tylko przedsmak. Właśnie to jest najlepsze. Jak im dalej trzymam przeciwnika, tym większe obrażenia dostaję. Masakra. O, krypta pełna złota. Wow. O, monolit, który przysłał elektrycznego pająka. Czyli to robią te monolity elektryczne. Dobrze wiedzieć. Poczuj mój gniew. No, liczba zabitych nie taka zła. Bo tutaj się w sumie wracamy. Kawaleria głodu. Ciekawe. Gincie. Dobra. Poczuj mój gniew. Gniew. Muszę mieć więcej nienawiści. Tak. Gincie. O, legenda. Mamy wszystkie nasze umiejętności. Muszę się uleczyć. Czeka na nas mocarny przeciwnik. O, pasek dostaliśmy. Letni gaz. Nie taki, co bym chciał chyba. Nawet nie wiem, jaki ja bym potrzebował oryginalnie, bo to nie jest oryginalny pasek do zestawu, a mogę się mylić. Dobra, mamy tutaj też. Czeka cię śmierć! Dobra. Znaleźliśmy tutaj ten. Oh fuck. Przeciwnik. Dobra, unik, unik. No. Pochwała anarchii. Nie względem do czarodzieja, tak? A nie. Rzadki fokus, zaklinaczki. A pochwała anarchii, dobra. O, dziennika nie mamy. No nic. Dobra, ja tu będę kończył odcinek. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć.